Cześć, w dzisiejszym odcinku niezwykły gadżet, a więc testujemy Sony Smartwatch 2. Do niedawna zegarki kojarzone były z ekskluzywną biżuterią, na którą trzeba było wydać niemało, a ich jedyną funkcją było wskazywanie obecnej godziny. Czołowi producenci małej elektroniki poszli o krok dalej i stworzyli inteligentny zegarek, dla którego wskazywanie obecnego czasu jest tylko dodatkiem. I tu nasuwa nam się pytanie, czy inteligentne zegarki nie są przerostem formy nad treścią? Czy klasyczne czasomierze zostaną wyparte przez mocno wchodzące na rynek wszystko mające małe urządzenia? Na te pytania postaram wam się dzisiaj udzielić odpowiedzi, a więc zaczynamy! Na początek trzeba powiedzieć, że po zakupie zegarka pudełko, w którym otrzymujemy ten gadżet, powoduje, że nie mamy odczucia zainwestowania w chiński szmelc, którego jest ogrom na rynku smartfonów i e-zegarków. Muszę powiedzieć, że Sony stanął na wysokości zadania, bo mój pierwszy kontakt z tym urządzeniem należał do bardzo pozytywnych, pomimo wcześniejszych uprzedzeń. Sam zegarek dostępny jest w dwóch wersjach, z silikonowym paskiem lub z bransoletą ze stali nierdzewnej. Ja do testów otrzymałem wersję bardziej budżetową, a więc silikonowym paskiem, ale na takie rozwiązanie narzekać nie mogę. Cała konstrukcja wydaje się być solidna, pasek nie zbiera zadrapań, rys czy innych większych oznak eksploatowania, a więc użytkownik powinien cieszyć się dobrym stanem sprzętu przez długi czas. Jednak znalazła się jedna mała wada, o czym za chwilę. O odpowiedni zacisk zegarka na nadgarstku dba 9-stopniowa regulacja, która ma na tyle szeroki zakres, że raczej nie będzie potrzeby do robienia dodatkowych dziurek. Po przeciwległej stronie wyświetlacza naturalnie znajdziemy klamerkę, która wykonana jest z metalu. Do jej funkcjonowania nie mam zastrzeżeń, zegarek samoistnie nigdy mi się nie wypiął, więc powodu do narzekań mieć nie mogę. Zaniepokoiła mnie jednak inna rzecz. Gdy bliżej przyjrzymy się paskowi, to koło zaczepu można dostrzec w moim egzemplarzu postrzępioną krawędź, co świadczy o tym, że silikon z biegiem czasu jednak może zacząć się wycierać i rwać, a to ładnie wyglądać na pewno nie będzie. W trakcie testów spotkała mnie bardzo nieprzyjemna sytuacja. Podczas zdejmowania kurtki złącze łączące silikonowy pasek z samym zegarkiem zwyczajnie wypięło się z uchwytu, przez co Smartwatch 2 zapoznał bliżej się z płytkami. Po zamontowaniu wszystkich elementów z powrotem dostrzegłem lekkie niedociągnięcie Sony właśnie w miejscu połączenia tych dwóch części. Jak widać, pomimo drugiej generacji smartwatcha, Sony ma jeszcze co robić w kwestii wykonania. Moim zdaniem Smartwatch 2 nie jest najpiękniejszym zegarkiem. Design może nie każdemu się podobać, bo mocno kanciasta obudowa to raczej nie zegarkowe standardy, a bądź co bądź nadal zaliczamy to urządzenie do podręcznych czasomierzy. Tarczę zegara obiega srebrna ramka, która ratuje wygląd urządzenia. Nie zabrakło charakterystycznego elementu Sony, a więc dużego, srebrnego przycisku wybudzania, umieszczonego tym razem na prawej krawędzi. Najwyższa pora zapoznać się z wnętrzem zegarka i tym, co on nam oferuje. Gdy pierwszy raz założyłem na rękę ten gadżet, poczułem się zupełnie jak James Bond po odwiedzeniu warsztatu doktora Q, który wręczył agentowi 007 swój najnowszy gadżet. Co prawda, Smartwatch 2 w podstawowej wersji nie został wyposażony w działko laserowe, miotacz ognia ani paralizator, jednak spokojnie mogę nazwać go gadżetem na miarę agenta z licencją na zabijanie. Sony zaimplementowało w Smartwatch 2 malutki ekranik przezroczysto-odblaskowy LCD o przekątnej 1,6 cala o rozdzielczości 220 pikseli na 176, co daje jedynie 176 pikseli na calę. Jak sami dobrze wiecie, jest to marny wynik, ale trzeba wziąć poprawkę na fakt, iż jest to zegarek. Co prawda jakość obrazu nie rzuca na kolana, jednak w tej cenie moim zdaniem jest to akceptowalne. Oczywiście Samsung Galaxy Gear może pochwalić się lepszym wyświetlaczem, ale też dużo wyższą ceną, a jak wiadomo, większa cena to i większe możliwości produktu. Percepcja na dotyk mogła być nieco lepsza. Czasami zdarzało mi się, że musiałam mocniej tapnąć na ekranik, aby urządzenie odczytało moją intencję. Za to niestety muszę odjąć punkty. Do smartwatcha względem kątów widzenia zastrzeżeń nie mam. Nie dostrzeżemy degradacji barw przy przechyleniu ekranu, a to w codziennym użytkowaniu jest bardzo ważne. Jasność wyświetlacza jest zadowalająca, nie miałam nigdy problemu z odczytaniem informacji. Nad ekranem producent umieścił czujnik światła, a więc urządzenie samoistnie może regulować podświetlenie, co niewątpliwie działa na plus. Pod wyświetlaczem znajdziemy charakterystyczne przyciski dla systemu Android, a więc wstecz, menu oraz home.
Na lewej krawędzi odnajdziemy złącze micro USB, a po przeciwległej stronie wspomniany wcześniej przycisk do budzenia. Aby łatwo sparować zegarek z telefonem, Sony umieściło z tyłu urządzenia moduł NFC. Za pracę urządzenia odpowiada jednorodzeniowy procesor ARM o taktowaniu 200 MHz i bateria o pojemności 140 mAh. Są to, jak przyznacie, absolutnie minimalne jednostki, ale testowany dzisiaj gadżet więcej do płynnej pracy raczej nie potrzebuje. Owszem, czasami zdarzają mu się dłuższe przemyślenia, ale można się do tego przyzwyczaić. Na ogromne wyróżnienie zasługuje wodoszczelność. Producent zapewnia, że z inteligentnym zegarkiem na ręku spokojnie możemy pływać przez 30 minut na głębokości do 1 metra, a więc branie prysznica w Smartwatch 2 czy pluskanie się w wodzie nie uszkodzi naszego magicznego gadżetu, a to jest niewątpliwym atutem. Przed zapoznaniem się z zewnętrznymi aplikacjami, najpierw spójrzmy na ustawienia zegarka. W opcjach znalazła się możliwość aktywowania lub dezaktywowania Bluetooth i wibracji. Te drugie są niezwykle przydatne. Mając zegarek Sony na ręku, ani razu nie zdarzyło mi się nie odebrać połączenia lub na czas nie odczytać SMS-a. Dla osób, dla których mobilność jest czymś ważnym, Smartwatch 2 będzie nieocenionym gadżetem. Oprócz tych funkcji w ustawieniach znajdziemy możliwość zmiany stylu powiadomień. Ja sugerowałbym powiadomienia typu nowa wiadomość, bo po co całe nasze otoczenie ma wiedzieć, kto do nas napisał, a tym bardziej co napisał, bo i taką opcję zegarek Japończyków przewiduje. Nie zabrakło również możliwości wyboru tarczy zegara. Jest kilka wbudowanych propozycji, jednak dodatkowe warianty można pobierać z Google Play. No właśnie, aplikacje, czyli coś, co tworzy ze smartwatcha niezwykłe urządzenie. Niestety sporo aplikacji w sklepie Play nadal jest drogich, a i ciężko znaleźć ciekawe darmowe tytuły. Z najciekawszych mogę wymienić aplikacje do zdalnego zmienienia piosenek bezpośrednio z zegarka, klient poczty Gmail, grę w kółko i krzyżyk, jednak największe wrażenie zrobiła na mnie aplikacja do zdalnego robienia zdjęć. Na ekranie zegarka wyświetlany jest obraz rejestrowany za pomocą podłączonego telefonu. Oczywiście płynność obrazu pozostawia sporo do życzenia, bo połączenie pomiędzy zegarkiem a telefonem zachodzi za pośrednictwem Bluetooth, dlatego też przesył danych nie jest najszybszy. Nie da się ukryć, jest to funkcja jeszcze do niedawna osiągalna jedynie w filmach science fiction. Na koniec informacja dla uczniów. Tak, ze smartwatcha da się ściągać, jednak najpoważniejszym nieudogodnieniem jest brak konkretnej aplikacji galerii z możliwością przybliżenia, bo na małym ekraniku ze słabą rozdzielczością informacje są mocno zamazane, a to z kolei grozić może jedynką ze sprawdzianu. Podsumowując, Sony Smartwatch 2 jest bardzo ciekawym gadżetem, który poniekąd wyznaczył drogę ewolucji podręcznym czasomierzom. Jak na razie posiada jeszcze sporo niedociągnięć, które moim zdaniem z czasem zostaną wyeliminowane. Dla prawdziwych geeków technologicznych jest to obowiązkowy zakup, a czy dla zwykłego Kowalskiego jest to ciekawa propozycja? Mocno nad tym bym się zastanawiał. Tymczasem to już wszystko z mojej strony, jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane ze smartfonami bądź tabletami, albo wahacie się, które urządzenie wybrać, to śmiało piszcie na mojego Facebooka podanego w opisie. Postaram się na wasze pytanie odpowiedzieć, jednak ostatnio dostaję ogrom zapytań, dlatego nie jestem w stanie na wszystkie udzielać odpowiedzi. Zachęcam was również do zajrzenia na portal cdrek.pl oraz do subskrybowania kanału po cotygodniowe testy popularnych smartfonów i tabletów. Jeżeli podobał wam się odcinek, to chętnie zobaczę, jak zostawiacie po sobie pamiątkę w postaci łapki w górę bądź komentarza. Cześć i widzimy się jak zawsze za tydzień.